Cześć, z tej strony Kszery. Dzisiaj będzie rozpakowanie telefonu analogowego, takiego starszego typu MyPhone 6200, kupiony w Biedronce wraz ze starterem tu Biedronka, którego raczej korzystać nie będę, ale w zestawie jest. Telefon kupiony za 89 zł w Biedronce, jak już wspomniałem na początku. Z lewej strony opakowania mamy informację, że jest to telefon komórkowy z obsługą dwóch kart, wyświetlacz 2 i 4 cale, z aparatem, z latarką, z radiem, wiadomościami SMS oraz z czytnikiem kart pamięci microSD. Tak prezentuje się telefon. W górnej części jest to samo wypisane, ale w postaci grafiki. Dodatkowa informacja tutaj jest, że jest Bluetooth również oraz metalowa klapka baterii. Z prawej strony mamy oczywiście tutaj e-mail i po prostu kod kreskowy. Natomiast u dołu mamy opakowania, informacje o certyfikacie wystawione przez firmę, która podlega pod, przepraszam, na zlecenie Biedronki, która wystawiła certyfikat produktów. Ok, przejdę teraz do rozpakowania. Tak to wygląda. Z prawej strony mamy telefon. Telefon odłożę na razie na bok. Natomiast z lewej strony mamy taki... Mamy starter tu Biedronka, kabel USB, micro USB, ładowarka sieciowa, pół ampera, akumulator z tego co pamiętam 1000 mAh, tak również tutaj jest napisane 1000 mAh, 3,7 V, maksymalne napięcie ładowania to 4,2 V, 3,7 Wh. W opakowaniu również mamy kartę gwarancyjną i domyślam się, że również skróconą instrukcję obsługi. Karton odłożę na razie na bok oraz instrukcję również. Przejdę teraz do samego telefonu. Telefon prezentuje się w ten sposób. Mamy tutaj folię ochronną, którą po prostu później zdejmę. Cały telefon sprawia wrażenie takiego telefonu biznesowego. Tylna klapka jest metalowa. U góry mamy kamerkę 0,3 megapikseli oraz obok z prawej strony mamy latarkę oraz jako diodę oczywiście do podświetlania, a z tyłu mamy oczywiście głośnik. Tutaj takie malutkie są po bokach u góry gumeczki, prawdopodobnie żeby po prostu telefon nie szorował się o ten aparat i tak dalej. Z góry mamy wyjście jack 3,5 mm, natomiast z dołu mikrofon oraz gniazdo komunikacyjne USB, micro USB. Wyświetlacz ma 2 i 4 cale, rozdzielczość to 320 pikseli na 240. Ok, przejdę teraz do włożenia baterii. Jest to prawdziwa metalowa klapeczka. Pod spodem mamy informację, że jest to produkt MyPhone'a, model 6200. U dołu mamy miejsce na baterię. Ale zanim baterię włożę, przydałoby się włożyć karty SIM. Natomiast z dołu pod slotem drugiej karty SIM znajduje się gniazdo microUSB do karty pamięci. Ok, włożę teraz kartę, włożę baterię. Fajnie wykonana. Ok, wszystko pasuje. Trochę wchodzi na ścisk, ale jest ok. No i włączę telefon. Szybkie włączenie. Telefon jest od razu gotowy do działania. Włączę teraz kamerkę. Szczerze mówiąc, zdjęcia nie wychodzą tak kiepsko, przynajmniej tutaj pierwsze zdjęcie, które zostało wykonane. Są ustawienia aparatu, można włączyć lampę błyskową. Tylko zdjęcie wykonane z lampą błyskową. Jest ustawienie odświeżania 50-60 Hz, tryb automatyczny, nocny. No i to tyle. Bilans bieli automatyczne, światło dzienne, światło wolframowe, światło fluorescencyjne, pochmurno, światło żarówki. Opóźnienie włączone, wyłączone 5 sekund, 10 sekund, 15 sekund i to tyle. Ustawienia zdjęcia to rozdzielczość 240×320 pikseli oraz mniejsza, czyli 160×120 pikseli. Jakość zdjęcia normalna, wysoka lub niska. Ustawię na wysoką. No i mamy tylko, jak widać, tu dwa ustawienia. Zdjęcia. Proszę włożyć kartę pamięci, czyli prawdopodobnie, żeby korzystać z aparatu, będzie trzeba włożyć kartę pamięci. No i jak już wspomniałem wcześniej, karta SIM jedna i druga została już włożona. Tutaj widzę jakieś wiadomości. No i tutaj jest stara karta włożona jest z 1 września 2014 roku. Informacja, że została zablokowana karta. Przepraszam, zablokowane połączenie wygląda, czyli prawdopodobnie jest jeszcze ważna karta, ale raczej nie sądzę. Chociaż możliwe. Ok, profile. Górny milczy, spotkanie na zewnątrz. Mamy tutaj również kontakty, tam jakieś domyślne playa. Ustawienia dual SIM, dual tylko jeden SIM, tylko dwa SIM, tylko tryb samolotowy. W moim przypadku będzie to wykorzystywane do bramki SMS-owej, ogólnie do projektu SMS Mega, więc to dual SIM to jak najbardziej jest pożądane. Od telefonu czas i data, czy ustaw czas i datę, no to powinno w sumie automatycznie samo z sieci, jak coś to później jeszcze skonfiguruję. Planowanie włączenia zasilania to tylko wyłączenie, to można sobie ustawić, nie będę tego ustawiać, język polski oraz angielski jest dostępny. Preferowane metody wprowadzania i tutaj mamy wszystkie duże znaczki, wszystkie małe znaczki, pierwsza litera duża. Że same cyfry, nie wiem, dobra. Tutaj są różne takie wprowadzania, czy po prostu jak klawiaturka, to jako domyślne pierwsze wprowadzenie, czyli na przykład jak zaczynam pisać, no to pierwsza litera jest duża. Ekran, tapeta. No i z tego co widzę, to chyba tylko jedna jest. Animacja podczas włączania. Podgląd. Nie widzę tu, żeby była jakaś animacja. OK. Dalej animacja podczas wyłączania i tutaj chyba będzie prawdopodobnie to samo. Tak, tu będzie to samo. Pokaż datę i czas. No to wiadomo, że pokazywało to. OK, skróty, no to alarm. Do tej edycji to można oczywiście no, skróty dodawać różne. Odtwarzacz audio, kalkulator, stoper. Przyciski funkcyjne. Prawdopodobnie wciśnięcie przez dłuższy czas powoduje uruchomienie jakiejś tam funkcji, którą wybierzemy sobie z menu tutaj. No i podświetlenie. To jest najsłabsze, a to jest najmax. Wstawię sobie średnie. Czas wygaszania. No i tutaj można regulować do chyba 90 sekund z tego co... A oj, nawet krócej. Nie no, do 60 sekund chyba będzie, tak? Tak, to można do 60 sekund. Wstawię 30, żeby wygasało. Albo nawet 5 sekund. To nawet najkrócej, OK. Dobra. Wstecz. No i to wszystko. Ustawienia zabezpieczeń. Zabezpieczenie karty SIM1 i tutaj można ustawić kod PIN 1, 2 SIM 2 to samo, zabezpieczenie telefonu to również można ustawić hasło i lub włączyć i wyłączyć to funkcję zabezpieczenia oraz automatyczna blokada ekranu i tutaj automatycznie jest wyłączona, ale można ustawić sobie, żeby automatycznie się blokowała ekran blokował się po 15-31 minucie lub 5 minutach. Wyłączę to. Wstecz, ustawienia sieci. No i SIM1 można wyszukać sieci, SIM2 również. No i preferencje GPRS, dane, preferencje GPRS, dane lub połączenie. No to ustawię sobie na dane. Łączność, łączenie danych z SIM1 lub SIM2. Czyli chodzi o połączenie z internetem. Dane kont SIM1, tutaj MS, konfiguracja. No to po prostu konfigurowanie MMS-u, czyli multimedialnych treści. Coś w postaci jak SMS, ale też trochę nowsze. No i można przerobić ustawienia domyślne. No i to w tyle. Menedżer plików oczywiście wymusza włączenie karty microSD. Połączenia, tutaj mamy historię połączeń, połączenia odebrane, wykonane, odebrane, wszystkie połączenia, skasuj wszystkie połączenia, czasy, połączy, licznik wiadomości, to nam przydatne może być, licznik GPS, czyli no ile bajtów, kilobajtów, megabajtów i tak dalej zostało wykorzystane podczas korzystania z internetu. Ustawienie połączeń dla jednej karty i drugiej karty SIM. No i tutaj można ustawić na przykład idę rozmówcy, czyli czy ma przedstawić, jak się dzwoni do kogoś, to czy ma przedstawiać numer tej karty, czy po prostu jakiś numer nieznany. Połączenia oczekujące, czyli na przykład można zablokować odbieranie połączeń, czy też przekierowywać. No to już jest trzecia opcja w sumie, przekierowanie połączeń. No i tutaj mamy ustawienia dotyczące przekierowania połączeń. Dalej, radio FM. Widać, jak widać, nie wymaga podłączenia z zewnętrznej anteny, czy choćby nawet słuchawek. Działa po prostu bez tego. Szkoła dźwięków dla wokalistów i instrumentalistów. Reklam. No jak widać działa pięknie, nie wymaga żadnej anteny, prawdopodobnie antena jest w postaci tutaj tej metalowej obudowy, ponieważ tam po bokach pewnie, jak je zauważyliście, a jak nie, to cofnijcie się trochę wstecz, tutaj były takie guziczki metalowe, pewnie piny takie tak zwane, pewnie właśnie służą do tego, żeby jako antenę, że tutaj właśnie wykorzystać tę tylną klapkę pod baterią, nad baterią w zasadzie. No i tutaj tak mamy jeszcze możliwość odtwarzania w tle, na przykład zapiszę sobie. No i taka krótka prezentacja. Tutaj mamy jeszcze usługi sieciowe, WAP, na przykład strona domowa, tam takich starszych już typach telefonów pewnie kojarzycie, takie coś było. Tutaj również jest Play, tutaj no, karty są z Playa włożone, to tutaj różne usługi sieciowe związane z oferowane przez operatora komórkowego. No i tutaj mamy dodatki, czyli takie jak coś jak latarka. Latarka, czy jest mocna, czy nie, to ocenię później podczas testów już tak na co dzień, podczas korzystania oraz jak już ciemniej będzie trochę to, ale wygląda nawet na ok, jak na taki budżetowy telefon, taki no tani dosyć można powiedzieć. Dalej mamy kalkulator, podstawowe funkcje, kalendarz, opcje, podgląd, no i tam możemy pewnie dodawać różne, tak, dodać wydarzenie, wyświetl wszystko, skasuj, idź do daty, idź do dzisiaj, widok tygodniowy, wygląda w następujący sposób, natomiast wygląd miesięczny wygląda tak. No jak pewnie się można domyślić, tutaj można przeskakiwać, klikając numerację przyciski na klawiaturze numerycznej, no i prosto przeskakiwać do wybranej opcji w menu. Czas na świecie i tutaj sobie można takie coś po prostu sprawdzić, na przykład w Berlinie jest teraz przepraszam, źle ustawiony zegarek, więc no tutaj jest źle pokazuje. Ok, mamy tutaj jeszcze alarm, można ustawić prawdopodobnie tylko 5 tylko budzików, bo nie widzę, żeby tu było można więcej. Ok, tylko mamy tutaj chyba 5 maksymalnie. No i tutaj jest stoper. Ciekawa grafika, prawda? No i tutaj robi pomiary. Pauza. Jeszcze zapisać? Nie, to nie będę zapisywać. Pogląd wyniku, to sobie można tam później przeglądać. No i stoper ciągły. No i tutaj chodzi o to, że na przykład każda strona jakby strzałki tutaj na co było namalowane, prawo, lewo, góra, dół, to po prostu tutaj 4 pomiary wykonuje, że cały czas on działa, ten stoper, i po prostu po wciśnięciu klawisza danego tutaj zapisuje wartość, która jest na liczniku. No i teraz multimedia, przeglądarka zdjęć, tutaj akurat no, nie ma karty pamięci, więc no, niestety się nic nie poogląda. Odtwarzacz audio tak samo i tutaj dyktafon będzie tak samo. No i to wygląda na wszystko. Tutaj jeszcze Bluetooth, włącz Bluetooth, wyłącz Bluetooth, przełączanie, widoczność włączone, wyłączone, moje urządzenie, wyszukaj nowe urządzenie, wyszukuję, prawdopodobnie nikogo tutaj w okolicy nie znajdzie. Ok, nie będę już tam czekał. Moje urządzenie MyPhone, no i tutaj jest nazwa tego urządzenia. mój adres i tutaj jest adres, chociaż nie wiem do czego to, skoro i tak tego nie można zmienić, czyli powinno być bardziej jako nie zaawansowane ustawienia, tylko jako po prostu informacje czy coś takiego. No i teraz wyłączę, jest wyłączone, ok. Menu, no to już menu widzieliśmy, kontakty, no i w sumie co tu, zadzwoń, wyślij SMS, pogląd, edytuj, skasuj, kopiuj, zaznacz kilka, ustawienia kontaktów, preforowana pamięć, szybkie wybieranie, status pamięci, no ale to może po prostu po kolei, no to jest jakby wszystkie, że zapisuję, czyli wszędzie prawdopodobnie, albo odczytuję, szybkie wybieranie, no i tutaj mam status, włączony lub wyłączony, wybieranie, wybierz numer, no po prostu po wciśnięciu dłuższy czas danego klawisza numerycznego zaczyna po prostu dzwonić. Ok, status pamięci, no i tutaj mamy 26, układ w moim przypadku 26 SMS-ów na 250 dostępnych na karcie eSIM, jednej i drugiej, telefon 300, telefon mieści 300, czyli łącznie to byłoby 300, 400, 500, 700, 800 kontaktów maksymalnie może zapamiętać. Oczywiście łącznie telefon, jak i oba karty SIM. No i można kopiować karty z kont do kont, przynosić tak samo, usunąć wszystkie kontakty. Po wciśnięciu w lewą strzałkę tutaj mamy profil, domyślnie uruchomiony profil ogólny, można oczywiście dostosować, tutaj jest typ alarmu, rodzaj dźwięku, dźwięk dzwonka, głośność dzwonka, dźwięk, ton, klawisze, głośność, to jeszcze do tego powrócę. W prawo to jest tam dotyczące wiadomości, że napisać wiadomość, no ogólnie tak jakby menu to samo co było tam w tym menu głównym, to jest to samo. Góra to jest, są skróty, dół to jest radyjko i z tego co widzę głośność nie jest maksymalna chyba. Ustawienia, a no to nie wiem. Dobra, wstecz. No i to na tyle. Profile, a tak, ogólny. Dostosuj. No i tutaj mamy tylko dźwięk, tylko wibracje, wibracja i dźwięk, wibracja i następnie dźwięk. Rodzaj dźwięku, to mamy tutaj powtórz lub pojedynczy. Dźwięk dzwonka. Szkoda, że nie można zobaczyć jaki ten dźwięk jest. No i... Aha, dobra, jest dźwięk jednak. Przyznam, że nie są zbyt głośne te dzwonki, chociaż tutaj można... No w sumie tutaj można regulować, to było na pionkę domyślnie. Najciszej w ten sposób gra. Jest to trochę cicho. W sumie nie najgorzej, jest ok, jest do przyjęcia jak za taki telefon. Za 89 zł, więc jest naprawdę bardzo wspaniale. Ok, teraz przydałoby się podłączyć go do komputera. Spakuję teraz kabelek. Podłączam do komputera. Moim komputerem będzie układ tutaj Raspberry Pi. Podłączam do telefonu. Połączenie USB. No i tutaj jest jako pamięć masowa lub pamięć COM. Ok, na razie z wyborem poczekam, zobaczę teraz jak wykrywa komputer. Nie wiem, czy będzie widać, trochę głośniej, zjaśnię tutaj jeszcze jasność. Ok, będzie teraz już wspaniale. Włączenie. No i tak, LS USB to jest oczywiście Linux, Raspbian, czy no po prostu bazuje na Debianie. No i mamy tutaj, w sumie nie mamy, prawdopodobnie dlatego trzeba jeszcze wybrać tą opcję. Wybiorę jako pamięć masowa, wykonano, tutaj na telefonie się nic nie wyświetla, tutaj na tym drugim telefonie. Jest wykryte, albo chwileczkę, jest wykryte jako MediaTek. Ok, to na razie jeszcze tutaj zobaczę jeszcze, czy wykrywa jako nie wykrywa jako urządzenie komunikacyjne. Podłączę i jeszcze raz podłączę. Połączenie USB, połączenie COM. Ok. I teraz jeszcze raz LS USB. Jest wykrywany, jest idealnie wykrywany jako MediaTek ENC MT6227 Phone, czyli na procku MediaTeka to pracuje. No i mamy tutaj no i mamy tutaj jako audio, no to takie tam te po prostu jakby moduły te. Ok, to jeszcze wykryję, zobaczymy czy wykrywa. Wykrywa jako phone on USB serial port Walton Olvio L14, Walton Olvio L14. Pozostałe te górne, co tutaj widzicie, to jest tutaj od tego modemu Huawei'a. W sumie na razie odłączę ten modem, to jeszcze raz zobaczymy. I teraz jako identyfikacja zobaczymy, czy wykryje. Niestety prawdopodobnie trzeba jeszcze to skonfigurować, zaraz zobaczymy, tam było USB 3. Ok. Nieznany błąd. Mam nadzieję, że obsłuży to w jakiś sposób, żeby było można komunikować się i wysyłać, jak też i odbierać SMS-y z tego urządzenia. Próbuję jeszcze SMS-y. No i jest nieznany błąd. Mam nadzieję, że jakoś to uda mi się później rozwiązać i że będzie działać ten telefon z Linuxem i ogólnie obsługuje komendę AT. Ok, odłączę jeszcze raz, podłączę przez jako pamięć masowa, może to coś zmieni. LS USB jest MediaTek. Identif nie ma pliku, nie ma urządzenia. A po prostu będzie trzeba przyłączyć prawdopodobnie tutaj jakby na inne skompatybilne urządzenie, żeby zaczęło wykrywać poprawnie. A, USB 1, o przepraszam, USB 0, czyli tak. Identify, Gamo Identify, tu może zaraz coś nam znajdzie. Nie, niestety błąd. Później po prostu jeszcze się dowiem, jak to wygląda sprawa połączenia komunikacji telefonu z komputerem i po prostu wysyłanie przez komputer, wysyłanie komend AT przez komputer do telefonu tutaj tego i wysyłanie SMS-ów, jak również też odbieranie ich, czy też próba nawiązania połączenia. Zobaczę, jak to wygląda, czy w ogóle ten telefon wspiera taką funkcję, mam nadzieję, że tak. No i to byłoby na tyle. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, proszę pisać je w komentarzach, zadawać je w komentarzu, postaram się na nie odpowiedzieć, bądź nagrać również jakiś kolejny odcinek związany z tym urządzeniem. No i to byłoby na tyle. I dziękuję za uwagę. Na razie, cześć.